dotyczącego zagrożenia nieważnością głosów wyborczych Polonii pod tytułem i konferencja, temat dzisiejszej konferencji to czy będzie inicjatywa Senatu w tej sprawie? Dzień dobry Państwu. Jak Państwo wiecie, Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do Marszałka Senatu, w którym wyraża obawy, że ponad 500 tysięcy Polek i Polaków głosujących w ostatnich wyborach, którzy stale lub okresowo przebywali na terenie ponad 80 krajów świata, ich głosy w wyniku zmian wprowadzonych do kodeksu wyborczego mogą być nieważne. Szanowni Państwo, Rzecznik Obywatelski w tej sprawie w oparciu o artykuł z Konstytucji, który mówi, że stoi na straży wolności i praw człowieka, wystąpił do Marszałka Senatu, wyrażając obawę, czy przepis artykułu 230 Kodeksu Wyborczego, którego brzmienie polega na tym, że jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania w obwodach głosowania za granicą, w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania, głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe. Szanowni Państwo, legislator, ustawodawca świadomie mówi do tysięcy Polek i Polaków. Wszystko na to wskazuje, że wasz głos wyrzucimy do kosza. To jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Zmiany w kodeksie wyborczym, którym Senat był przeciwny, wprowadziły taką procedurę, która de facto skutkuje wydłużeniem czasu liczenia głosów. Ma to absolutnie kluczowe znaczenie w obwodowych komisjach za granicą. Tam są takie komisje, gdzie głosują nie setki wyborców, a tysiące, a w wyjątkowych przypadkach nawet kilkanaście tysięcy ludzi. Mając to na uwadze, a także artykuł 62 Konstytucji, który stanowi, że obywatel Polski, uwaga, ma prawo wybierania posłów i senatorów, nie prawo głosowania, on ma prawo wybierania, czyli on ma prawo oczekiwać od państwa polskiego, że państwo polskie zadba o to, żeby on nie tylko uczestniczył w technicznej czynności głosowania, ale że dokona ważnego wyboru, bo to jest właśnie prawo wybierania i tym się różni od prawa głosowania, a także mając na uwadze artykuł 31 Konstytucji, który stanowi, że ograniczenie tych fundamentalnych praw obywatelskich może być tylko, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem bezpieczeństwa, porządku publicznego lub moralności. W tym wypadku to, że Polki i Polacy, którzy czują się związani z ojczyzną, zagłosują, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa, moralności, zdrowia czy ochrony środowiska. Konstytucja stanowi, że ograniczenia te nie mogą także dotykać istoty praw i wolności obywatelskich. Jednym z najważniejszych narzędzi, którymi dysponuje każdy z nas jako obywatel, to prawo uczestniczenia w głosowaniu i wybierania swoich przedstawicieli. Biorąc to wszystko pod uwagę, chciałem Państwa poinformować, że jako przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej w konsultacji z koleżankami i kolegami z tzw. demokratycznej większości senackiej podjąłem decyzję, że natychmiast uruchamiamy proces zmiany przepisów prawa w tym zakresie. Szanowni Państwo, w porozumieniu z legislatorami senackimi kończymy już pracę nad tym projektem. W przyszłym tygodniu będzie on rozesłany do konsultacji i mam głęboką nadzieję i przekonanie, że w maju Senat go przyjmie na posiedzeniu plenarnym i ponad podziałami politycznymi w imię szacunku dla Polek i Polaków, którzy czują się związani ze swoją ojczyzną, nawet jak stale lub okresowo przebywają poza jej granicami, wszystkie siły polityczne przyjmą tą nowelizację przepisów prawa. Wartością nadrzędną, konstytucyjnie chronioną jest prawo wyboru przez obywatela. Zasady dotyczące tak zwanej ciszy legislacyjnej, o której mówiliśmy, są też wartością, ale jednak pierwszorzędną wartością są te zapisane w Konstytucji.
te wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego czy takich ciał jak organy Rady Europy są dopiero drugie w kolejności w stosunku do tej normy, którą chcemy chronić szczególnie, czyli prawo wyboru ze strony obywateli. Czy macie Państwo jakieś pytania? To rozumiem, że to będzie inicjatywa ustawodawcza, tak po prostu? Tak, to senacka. Będzie senacka inicjatywa ustawodawcza. I tak, gdyby Pan w skrócie powiedział, co w niej się znajdzie, jakie zapisy? W niej znajdzie się propozycja, która wyeliminuje zapisy, które doprowadzą do unieważnienia głosów w Polonii po przekroczeniu 24 godzin. Czyli ona wykreśla po prostu te Szanowni Państwo, konstrukcje tu są dopuszczalne więcej niż jedna. Najprostsza, za którą się osobiście opowiadam, dzisiaj podejmiemy ostateczną decyzję, to wykreślenie artykułu 230 kodeksu wyborczego, który mówi o tym terminie 24 godzin dla obwodów poza granicami kraju i unieważnienia tych głosów po przekroczeniu tego terminu. A czy pan ma wiedzę na wartością konstytucyjną zapisaną w Konstytucji jest prawo wyboru. Wartości związane z ciszą legislacyjną są wartościami jednak podrzędnymi, wynikającymi z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego czy Rady Europy. To jest sytuacja wyjątkowa, ekstremalna, świadcząca o tym, bo przypominam, że Senat wskazywał na ten problem wcześniej uwagę, na który dzisiaj zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie chcę tutaj kusić się o oceny polityczne, dlaczego taki zapis przeforsowano. Dzisiaj wyłącznie wzywam ponad podziałami politycznymi, żebyśmy zgodnie ze stanowiskiem rzecznika ten katastrofalny, nazwijmy go błąd, natychmiast uporządkowali. Ale to nie jest zapis, który przeforsowano, bo jak rozumiem, to jest to, co w kodeksie było 24 godziny, tylko kwestia jest tego, że komisja następstwem jest to następstwo, ta realna ubawa utraty tych głosów jest następstwem doprecyzowania procedury liczenia głosów. I tak jak i zwróćcie Państwo uwagę, co ja mówię, ja odnoszę się wyłącznie do komisji poza granicami kraju, bo tam jest ta realna obawa z uwagi na ilość głosujących, że 24 godziny to jest zdecydowanie zbyt mały czas, żeby te głosy skutecznie policzyć. Ale żebyśmy to dobrze zrozumieli, bo 24 godziny było już wcześniej, tylko jest zmiana sposobu liczenia głosów, a w związku z tym wy chcecie zmienić te 24 godziny. Ale tylko w zakresie komisji poza granicami kraju. Czyli chodzi o to, panie ministrze, że jeżeli teraz komisja, cały skład musi oglądać te karty, to tak nie może tego robić w grupach, to po prostu to będzie zajmowało więcej czasu niż do tej pory i dlatego te 24 godziny, które były zawsze, po prostu się okażą niewystarczające. Następstwem zmian wprowadzonych w kodeksie wyborczym, czyli doprecyzowania procedury liczenia głosów, w przypadku komisji wyborczych, gdzie zwiększa liczba uprawnionych, to pokazały także specjalne symulacje przeprowadzane, ile trwa według tej doprecyzowanej procedury liczenia głosów i ewidentnie tą granicą możliwości policzenia głosów jest granica do 2000 głosów i to też zakładając, że członkowie komisji pracują bez przerwy. Uważam, że to założenie jest w praktyce niemożliwe do realizacji. Biorąc to pod uwagę, że z tej formuły głosowania za granicą skorzystało 500 000 Polaków, jest naszą odpowiedzialnością, żeby dzisiaj, wiedząc to, zmienić ten przepis. Zdarzają się komisje za granicą, gdzie więcej jest niż 2000 osób? Panie doktorze, gdzie 20 są parę komisje, gdzie mamy tysiące głosów. Mieliśmy komisje, gdzie było kilkanaście tysięcy głosów. Przypomnę jeszcze o jednej rzeczy. Szanowni Państwo, te wyniki z ostatnich wyborów są niereprezentatywne, bo duża część Polonii głosowała korzystając z formuły głosowania korespondencyjnego. Teraz tej formuły nie ma. Obawiam się, że w wielu miejscach, jak było 5 tysięcy głosujących, może być 15 tysięcy głosujących. Zresztą państwo polskie powinno być z tego dumne. Przypomnę, kiedy przywróciliśmy prawa wyborcze Polonii po roku 1989. To władza komunistyczna, władza PRL-owska wyrzucała ludzi i pozbawiała obywatelstwa, pozbawiała możliwości głosowania w wyborach. Państwo demokratyczne, jakim jest Polska od roku 1989, robi wszystko,
żeby związki Polek i Polaków mieszkających za granicą stale lub okresowo, bo część z nich wraca, wyjeżdża do pracy, pielęgnować, kultywować, pokazywać, że z punktu widzenia Rzeczypospolitej Polskiej ci obywatele są ważni i o nich pamiętamy. To panie ministrze, czy pan, przepraszam, z posłami Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko senatorami, ale jeżeli to ma być taka ogólna inicjatywa, ponad podziałami, tak jak pan mówi, to czy pan rozmawiał z przedstawicielami tych, którzy mogą zdecydować o tym, czy w ogóle taka zmiana będzie możliwa i czy ma pan wiedzę, czy na przykład marszałek Witek jakikolwiek bieg, tak jak marszałek Grodzki temu pismu Rzecznika Praw Obywatelskich nadała? Jak państwo wiecie, pismo Rzecznika jest sprzed kilku dni. Jeżeli by się okazało, że marszałek Sejmu z podobną inicjatywą wystąpi jak marszałek Senatu, kierując to do Komisji Ustawodawczej, to absolutnie jesteśmy gotowi w każdym momencie wstrzymać nasze prace i poczekać na projekt poselski. Uważam, że w tej sprawie nie powinno być różnic. Nie można powiedzieć minimum pół milionom Polaków, że ich głosy są nieważne, że mogą sobie uczestniczyć rytualnie w technicznym głosowaniu, ale dla wielu z nich z pełnym przekonaniem, że ich głos będzie głosem nieważnym. Pan chce przyjąć jakąś cezurę czasową, wydłużając 24 godziny, czy w ogóle zlikwidować limit? Bo jeżeli to będzie bez limitu, no to może rodzić się podejrzenie o jakieś fałszerstwa, o jakieś nieprawidłowości i tak dalej. Panie doktorze, ja powiedziałem o tym, że jednym z tych technicznych rozwiązań jest usunięcie tego terminu, a teraz jeszcze rozmawiamy właśnie jak zapisać ewentualnie ten termin, który pogodzi te dwie wartości. Szybkość, ale jednocześnie przede wszystkim szacunek do tych, którzy zagłosowali. A ja pytałam rzecznika partii Prawo i Sprawiedliwość byłego o to, Radosława Fogla, który powiedział, że w tych zmianach chodzi generalnie o przybliżanie demokracji obywatelom i że to przecież opozycja podnosiła również argumenty o tym, że głosy za granicą liczone są zbyt długo. Zgadzam się z pierwszą częścią wypowiedzi pana rzecznika. Tak, te zmiany powinny przybliżać możliwość głosowania dla obywateli, ale to, co zaproponowano, wyrzuca możliwość głosowania dla obywateli w sensie ważności głosu. W ogóle jestem absolutnie przekonany, nie śmiałbym kreować spiskowych scenariuszy, że PiS takie regulacje wprowadził tylko dlatego, że 3/4 głosujących w ostatnich wyborach, czyli w drugiej turze wyborów prezydenckich, zagłosowało na kandydata opozycji, bo to by świadczyło o wyjątkowej małości politycznej, o której nie chcę podejrzewać nikogo, nawet Prawa i Sprawiedliwości. Panie senatorze, TSUE obniżyło wysokość kary nałożonej na Polskę z 1 miliona do 500 tysięcy euro dziennie. Czy to jest pana zdaniem gest dobrej woli, czy może po prostu TSUE poddaje się? Panie doktorze, ja się cieszę oczywiście, że TSUE obniżyło karę, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że dalej płacimy kary. Ja najbardziej bym się ucieszył, gdyby gest dobrej woli ze strony Trybunału spotkał się z gestem dobrej woli ze strony rządzących w Polsce, żebyśmy przyjęli wszystkie regulacje, te, które stanowią o realizacji kamieni milowych, pod którymi zapisał się premier Morawiecki, a które z jednej strony spowodują, że kary nie będą naliczane w ogóle, a z drugiej strony odblokujemy fundusze europejskie, z których dzisiaj nie możemy skorzystać, bo niestety nie są zrealizowane warunki, pod którymi podpisał się premier polskiego rządu. Ale to chyba jest w dobrym kierunku, ta ustawa, która teraz jest w Trybunale Konstytucyjnym, skoro TSUE uznaje, że część tych rzeczy jest albo wypełniona, albo w trakcie. Panie doktorze, ten krok będzie krokiem w dobrym kierunku, jeżeli w Trybunale Konstytucyjnym ten skład się spotka, a jak dzisiaj wiemy, ma trudności, żeby się w ogóle umówić, czy chce się spotkać i wyda rozstrzygnięcie w tej sprawie. Trzymam za to kciuki mocno zaciśnięte. Skoro przy pieniądzach jesteśmy, to jeszcze Narodowy Bank Polski, 17 miliardów straty, jak pan to skomentuje? Szanowni Państwo, dzisiaj mamy katastrofalne wiadomości ekonomiczne. W roku 2021 Narodowy Bank Polski odprowadził do budżetu państwa z zysku wypracowanego przez NBP, to określenie z zysku wypracowanego jest też powiedzmy umownym, ale odprowadził ponad 10 miliardów złotych. Dzisiaj się dowiadujemy, że za ubiegły rok mamy 17 miliardów, ale straty. Mnie to tym bardziej niepokoi, bo widzę jakąś dziwną korelację, że jak z zysku coś zmienia się w stratę, to wynagrodzenie prezesa Glapińskiego rośnie.
przypomnę, że ono w zeszłym roku wzrosło do 1 300 000. Boję się o to, co będzie w tym roku, gdyby strata się powiększyła, bo jak rozumiem, wynagrodzenie prezesa wtedy wzrośnie. Osobiście wolałbym, żeby relacja była całkowicie inna, żeby prezes finansowo, jego wynagrodzenie było zależne od tego, czy Narodowy Bank Polski odprowadzi zysk do budżetu państwa, a nie czy zanotuje straty. A pan widzi tutaj winę odpowiedzialności, w zasadzie winę prezesa Glapińskiego, bo te, z komunikatu wynika, że to czynniki zewnętrzne. Głównie, nie on jako prezes, nie jego decyzje, no ale po prostu sytuacja, która jest. Jak państwo cofniecie się ponad rok do konferencji, w której prezes Glapiński ogłaszał o odprowadzeniu zysku do budżetu państwa, to bardzo mocno podkreślał, że to jego zasługa, że dzięki jego ciężkiej pracy i zarządu NBP może odprowadzić zysk do budżetu państwa. To jeżeli rok temu zasługą jego był zysk, to jak rozumie, jest człowiekiem honoru i dzisiaj powie, że także w cudzysłowie jego zasługą jest niestety strata i przyjmie to na klatę i przeprosi za swoje marne dokonania w ubiegłym roku. Dzięki. Dziękuję bardzo.